Zespół do spraw organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej na terenie gminy Krosno-Odrzańskie jest już po pierwszym organizacyjnym spotkaniu. Burza mózgów pozwoliła już wygenerować pewne pomysły, jak chcielibyśmy celebrować tą rocznicę. Pomysły to pomysły, które dotyczą już 99. rocznicy obchodów odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada na jesień bieżącego roku. I od tego mielibyśmy zacząć już kolejne wydarzenia, które mają nam przypominać o tej rocznicy. Przypomnijmy, że zespół, który powołał burmistrz Marek Cebula, ma za zadanie przygotować i zrealizować gminny program obchodów uroczystości upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo uprzejmie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Do udziału w pracach zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk działających na terenie gminy. Cieszymy się przede wszystkim, że wszyscy przyjęli zaproszenie, wszyscy ochoczo podeszli do samego spotkania i wszyscy chcą pracować na rzecz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w sierpniu.